witam na spotkaniu Przyszłość to Polska, gdzie wspólnie razem będziemy pisać program Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Oklaski mogą być. Mam Przyszłość to Polska. Ta przyszłość dla Polski będzie się rozstrzygała w tym roku w czasie wyborów parlamentarnych. Stąd to dzisiejsze nasze spotkanie i cykl spotkań, które rozpoczęliśmy w piątek konferencją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a wczoraj tematem głównym, który rozpoczął premier Mateusz Morawiecki, była gospodarka. Dzisiaj premier Beata Szydło rozpoczęła kolejny punkt naszego programu, którym jest rodzina i zdrowie. I z tego tytułu również dzisiaj w naszym mieście w Bielsku-Białej takie spotkanie z moją osobą jest też prowadzone. Drodzy Państwo, przyszłość to Polska. Myślę, że mamy wszyscy świadomość, jak ważne są te wybory, w jakiej jesteśmy sytuacji, w jakim czasie żyjemy. Przeszliśmy i przechodzimy jeszcze bardzo trudny okres związany z COVID-em. Mamy wojnę na Ukrainie, czyli praktycznie przy granicy naszego kraju. Ale przez te wszystkie lata chcieliśmy zrobić wszystko, aby naszym rodakom żyło się lepiej, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, nam, wam i nam wszystkim. I myślę, że dzisiaj mogę przed Państwem stanąć i powiedzieć, to nam się udało, daliśmy radę. Dlatego te wybory są tak ważne, bo będziemy wybierać, czy chcemy chaos, czy chcemy program ośmiogwiazdkowy, co chcemy. Czy chcemy jednak przyszłość Polski budować na tych wartościach, jakich nas też uczył święty Jan Paweł II, dzisiaj opluwany, za którym stanęliśmy wszyscy murem i stoimy murem. Myślę, że taka Polska, taka wizja Polski jest nam dzisiaj potrzebna i nasze środowisko o taką Polskę zabiega, dba i chce taką Polskę tworzyć. Ja przypominam sobie rok 2014, gdy rozpoczynaliśmy pisanie programu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący polityki rodzinnej i przyjechał do mnie ojciec wtedy 14 dzieci. Dzisiaj tych dzieci jest 16. I zapytał mnie, panie pośle, co możecie zrobić dla rodziny? Zróbcie jakieś świadczenie, żebyśmy mogli godnie żyć. I myślę, że to jest jakby nasza dewiza. Godność życia naszych rodzin. Dawniej, kiedy wychodziłam na ulicę Pszczyny, podchodziły dzieci do mnie, niech tam pani kupi coś do zjedzenia. Jeżeli jedno podeszło, to zaraz podchodziło jeszcze kilkoro. W tej chwili, odkąd jest 500+, tego nie ma. I z całego serca za to dziękuję. Dalej dziękuję za szpital uratowany, bo pani premier Szydło, pani Iza Kloc starały się, pomagały mi do pana Jarosława Kaczyńskiego, szturmowałam. Dziękuję za uratowanie tego szpitala. Nie wyobrażam sobie, co by było w COVID-zie, gdyby te 108 tysięcy miało chodzić po wszystkich sąsiednich szpitalach. To warto przypomnieć, że szpital w Pszczynie został oddany przez rząd i władze Platformy w Pszczynie w ręce prywatne. Tak, centrum dializa doprowadziło do jego upadku, nie realizowali należycie kontrakty i wreszcie Narodowy Fundusz Zdrowia odebrał im. Starosta ogłosił, że już nie ma szpitala, ale na całe szczęście pani premier i inni pomogli i szpital jest uratowany. No tutaj dzięki inicjatywie i Ewy, i Staszka, i szpitale, i drogi. No w kolejach jest olbrzymi postęp, ja to mówię z perspektywy jako mieszkańca powiatu cieszyńskiego. Ale żeby nie przedłużać, ale też dołączyć tego, co pani doktor powiedziała odnośnie 500+, bo tu ma największe podziękowanie. Jestem od wielu lat ze Służby Zdrowia związany ostatnio dyrektorem pogotowia. Była taka sytuacja chyba, która mi była w pamięci. Policja zadzwoniła do nas, żeby dać karetkę do obsady, bo będzie eksmisja matki z czwórką dzieci. I oni się boją pewnych ekscesów i ratownicy będą potrzebni. Wszyscy ratownicy odmówili wyjazdu. Eksmisja była z powodu niepłacenia czynszu. Dzisiaj tego typu sytuacji nie ma. Aby program został zrealizowany, trzeba wygrać wybory. Aby te wybory wygrać, uważam, że trzeba bardziej zdecydowanie reagować na bardzo podłe zachowania, wypowiedzi i po prostu całe akcje, które prowadzi Platforma Obywatelska, szczególnie Platforma Obywatelska. W tej chwili te reakcje na to, co robi Platforma w sposób bardzo podły, jak powiedziałem, są bardzo łagodne. Niestety postrzegam to jako tylko takie
wyjaśnianie, prostowanie tego, mówią nieprawdę, myśmy robili inaczej, było lepiej i tak dalej. Czyli takie łagodne podejście do tego, co robi Platforma, jest zdecydowanie za słabe. No nie będziemy się, że tak powiem, utożsamiać z ich polityką, czyli hejtu, kłamania, oszukiwania i takiego, jeżeli tam czy Państwo na bieżąco oglądacie media, no to widzicie, że w tym głównym przesłaniu to jest PiS i nic innego. Nie usłyszeliśmy o jakimś programie, program się napisze po wyborach. No. My idziemy zawsze z programem do wyborów, który później konsekwentnie realizujemy. Nie ma bezrobocia w naszym regionie i to jest prawda, ale zaczynają uciekać od nas pracodawcy tutaj naszego terenu. Nie wiem dlaczego, wiemy co się dzieje w sferze samochodowej, wiemy o Fiacie, co się zaczyna dziać. Tu zaczyna brakować takich dużych pracodawców w naszym regionie. Podam przykład u mnie, w Elektrocie Południe w Czechowicach. Do 2026 roku ma pracować 20 osób. Gdzie będą pracować, może nie moje dzieci, ale tych młodych dzieci, jak tutaj po prostu nie będzie takich miejsc pracy. Bo to dopiero być przed nami. Proszę też, żeby pomóc i Fiat. To może dotyczyć wszystkich kooperantów, którzy współpracują z Fiatem. Ale też proszę pomóc moje Elektrocie i w Bielsku, i w Czechowicach. Dziękuję za to pytanie, bo w tej chwili faktycznie pracuję zespół rządowy i zespół społeczny, bo jest złożony z przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarność, dotyczący właśnie pakietu, dotyczący przemysłu energetycznego. To wszystko się wiąże również z rozwiązaniami, które narzuca nam Unia Europejska, z pakietem klimatycznym, w tym wszystkim kwestia związana z likwidacją kopalń i tak dalej. No to jest szalony problem, w którym stoimy. Jak parę lat temu była dyskusja, taka wydawało się nam abstrakcyjna, dotycząca samochodów spalinowych, że nie można ich będzie produkować, no to wielu mówiło, no stuknijcie się głowę, to jest niemożliwe. No jest możliwe, bo już to zostało przegłosowane w Parlamencie Europejskim, prawie nie dużą liczbą głosów, ale zostało przegłosowane, czyli jakbyśmy to mieli realizować, to no, praktycznie w naszym kraju no, byśmy byli bez możliwości poruszania się po drogach, bo trudno sobie wyobrazić, że nawet od 2035 roku jesteśmy w stanie mieć wszyscy samochody elektryczne. To kompletnie nierealne. No, i oczywiście to się również wiąże z naszym przemysłem, bo jednak Polska jest dużym siedzibą przemysłu motoryzacyjnego, w tym również nasz region. W tej chwili mamy zapowiedź, trwają negocjacje ze stroną społeczną dotyczące 300 zwolnień pracowników. Na razie są propozycje jeszcze ze strony właścicieli firmy, że część może dojeżdżać do pracy w Tychach bądź w Gliwicach. Zobaczymy, jak to się przełoży. Oczywiście na dzisiaj jeszcze nie ma jakiegoś dużego problemu, bo jesteśmy w stanie tutaj na naszym rynku wchłonąć te osoby, ale jest duży problem. Robimy też starania na poziomie rządowym, żeby tutaj w zamian za produkcję silników spalinowych znaleźć inne rozwiązania. Zobaczymy, czy nam się to powiedzie. Oczywiście dzisiaj wszystko się nastawia na przemysł samochodów elektrycznych, no ale z tym też się wiąże dużo różnych problemów. To jest potężne wyzwanie. Dla mnie było już zupełnym paradoksem, jak zobaczyłem posła Lewicy i grupę z Lewicy, która stała przed bramą Fiata i mówiła, rządzie, zróbcie coś. No ich posłowie w Parlamencie Europejskim głosowali za przyjęcie pakietu. Nieprzyjemna rzecz się robi, że coraz więcej się mówi, jakby podatek katastralny jak być prowadzony. Słuchajcie, jakby ta rzecz miała teraz nastąpić, to my tracimy przynajmniej 10% od razu, tego. Od razu mówię, że żadnych takich ani nie było, ani nie będzie i żadnego podatku katastralnego nie wprowadzamy. Wręcz odwrotnie, jak śledzicie i już z tego korzystacie, Prawo i Sprawiedliwość obniża podatki z 17 do 12%, najniższe podatki w ogóle w historii i również były dużo dyskusji nad Polskim Ładem, ale dzisiaj jak tam rozliczacie podatki, to większość Państwa powinna mieć
zwroty podatku, czyli nie jest tak, że myśmy coś komuś zabrali, wręcz odwrotnie. Te rozwiązania są bardzo korzystne dla ludzi i zeszliśmy zarówno z podatkami, z podatkiem PIT-u, z podatkiem CIT-owskim i wróciliśmy jeszcze z podatkiem VAT-owskim, gdzie obniżaliśmy jeszcze do innych wartości. Także tutaj, Adamie, uspokajam Cię, żaden podatek żadny nie będzie. Ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji już nie dojdzie, że już COVID jest za nami. Też nauczyliśmy się trochę inaczej postępować. Oczywiście udało nam się też w takim trudnym momencie zachować w miarę bezpieczeństwo, bo też nie tylko przez takie działania, ale w ogóle myślę, że duża odpowiedzialność nas jako naszych rodaków. Ta różnica w tej powierzchni. No wtedy były też inne był też początek, inne decyzje zapadały, także. No, żebyśmy się na przyszłość z tym nie dali. Mam nadzieję, że już COVID od nas w tej postaci odpłynął. No, jeszcze te przymusowe szczepienia, jeżeli ktoś chce, to oczywiście może. Nie mam przymusowych szczepień. Nie było, ale nie było. No mam nadzieję. Nie było, także no. Zostawiamy, jeżeli my mówimy o wolności, o demokracji, to Prawo i Sprawiedliwość to realizuje, bo każdy, jeżeli chciał się szczepić, to mógł się szczepić, nie chce się szczepić, nie szczepi się. Cieszę się, że nie było żadnego takiego działania. Od końców są moi znajomi, bo wielu mówi, że no PiS się nie sprawdził w tym. Ja mówię, że myślę, że tego nie będzie, no ale się odlicza też. Problem jest bardzo poważny. Nie chciałbym pana ministra stawiać pod ścianą, ale Myślę, że ta kwestia jest kwestią, która w Ministerstwie Rodziny spędza wielu urzędnikom państwowym sens powiem. Chciałem powiedzieć o kwestii polityki pronatalistycznej, która jak wiadomo nie zawsze jest zależna, w większości raczej nie, od sfery rządowej, samorządowej. Dlatego, że mimo wprowadzenia tych wielu ważnych, ważkich programów prorodzinnych, kwestia demografii społeczeństwa polskiego no, przedstawia się dalece niezadowalająco. Jesteśmy społeczeństwem umierającym, a w roku 2022 rodziło się najmniej dzieci w Polsce po II wojnie światowej, około 305 tysięcy. Moje pytanie, czy postawienie tego problemu ma charakter, myślę, długofalowy i dalszy, jeśli chodzi o perspektywę czasową, ale chciałbym się spytać o to, w jaki sposób z perspektywy naszego ugrupowania, ale także rządu, patrzy się na tą kwestię w perspektywie stworzenia jakichś bodźców właśnie pronatalistycznych. Problem demografii, z którym się stykamy, to nie jest tylko nasz problem, tylko problem, powiedziałbym, całej Europy, a można powiedzieć, że szerzej. Nam udało się zatrzymać wcześniejszy procesem dużego spadku, jeśli chodzi o liczbę urodzin. Po wprowadzeniu programu Rodzina 500+, w 2017 roku mieliśmy 403 tysiące urodzin. No to był taki pik, czyli on pokazał, że jednak tutaj też ten mechanizm materialny odgrywał rolę. No później ta sytuacja się zmieniła, później mieliśmy też do czynienia z COVID-em, który nam to zdecydowanie pogorszył. Nie tylko wskaźniki dzietności, bo to nie miało wpływu na wskaźnik dzietności, ale na sytuację, jeśli chodzi o ilość zgonów do liczby żyjących. I w tych badaniach, które nam wychodziły, to oczywiście tak. Bardzo ważne zmiany kulturowe. To jest niestety duży problem w naszym kraju. No i to też nie jest tak, że to za zawołaniem, czy tutaj nam też zmienimy. Druga kwestia, sprawy mieszkaniowe. I tutaj niestety, no, jeśli chodzi o programy mieszkaniowe, no to mamy jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Przygotowaliśmy kolejny pakiet i on jeszcze na pewno będzie na wybory przygotowany bardziej precyzyjnie, żeby właściwie no, młodzi ludzie mogli z tego skorzystać. Model rodziny, gdzie mieszkaliśmy rodzinami, no, już minął. Teraz każdy młody człowiek chce mieć swoje mieszkanie i to musimy w jakiś sposób zapewnić. Te rozwiązania, które wprowadzaliśmy w życie, one niestety no, nie spełniły tych oczekiwań, bo albo jest kredyt za drogi, albo mieszkanie za drogie i tak dalej. No to, co tam zapowiadał Tusk, to też w ogóle od czapy, że tak powiem, w ogóle nierealne. Stąd też no, musimy szukać jeszcze innych sposobów. Jeśli chodzi o kolejne punkty, które były, to bezpieczeństwo. I tutaj jest już proces, bo część na przykład młodych kobiet wyjeżdżało za granicę, żeby tam rodzić dzieci. To na przykład w Anglii było najmocniejsze. Tam w pewnym momencie wskaźnik dzietności bardzo mocno wzrósł, ale to dzięki temu, że Polki tam wyjeżdżają, bo tam też jest z jednej strony duże wsparcie finansowe,
i stąd z tego korzystamy, ale dzisiaj już takiej sytuacji nie ma dzięki temu, że myśmy wprowadzili programy 500+, czy inne programy, które też powodują możliwości tutaj realizacji. Też duży problem, może nie problem, ale w tych badaniach wychodził, że właśnie łączenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Stąd też duży program opieki żłobkowej, gdzie chcemy, żeby w każdej gminie w tej chwili przynajmniej jedna taka jednostka funkcjonowała. 5,5 miliarda złotych program na 3 lata rozpisany już jest, praktycznie się rozstrzyga na dniach. Czyli to są te rozwiązania, które wprowadzamy. I tak jak powiedziałem, mieszkania, bezpieczeństwo, praca, no tu mamy dobrą sytuację na rynku pracy, ale też na co zwracają uwagę kobiety, to łatwiejszy dostęp do rynku pracy i elastyczność tego rynku pracy. Stąd też te zmiany, o których Pan też pytał, dotyczące kodeksu pracy, czyli możliwość pracy na pół etatu, elastyczność, pracodawca nie wiem, może odmówić w matce do 4 roku życia, pracy zdalnej i tak dalej. Takich rozwiązań jest trochę w kodeksie pracy wprowadzonych.